Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szypson i dzisiaj rozpoczynamy o godzinie 19:19 tradycyjnie kolejny odcinek. W poprzednim odcinku odkryliśmy dziwną arenę w Netherze, w której był Pennywise i to mi się bardzo nie podoba z tego powodu, że jest ryzyko, że on teraz będzie mógł przejść również na ten świat. Wiedząc, że już tutaj jestem, że poznałem Herobrina, że widziałem samego Pennywise'a, jest ryzyko, że teraz będą atakować mnie we dwójkę. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. A nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Witam bardzo serdecznie, jesteśmy oczywiście w mojej bazie. Ona ostatnio wyglądała totalnie inaczej, ale troszkę tutaj byłem przed odcinkiem i troszkę tu pozmieniałem taki, wiecie, zrobiłem sobie bardziej przytulny kącik. To w sumie, znaczy nie przed nagraniem, tylko po nagraniu poprzedniego odcinka tutaj byłem. Z tego powodu, że musiałem to jakoś uporządkować, jakoś sobie tutaj, tu, odłożyć rzeczy do skrzynki i tak dalej, i tak dalej. I też zrobiłem sobie tutaj punkt taki, w którym mam, jakby wiecie, set pointa? Jak to się nazywa? Spawn pointa, o. Spawn pointa mam tutaj zrobionego w tym łóżku. W razie gdyby coś się stało mi tutaj na tym serwerze, no to wrócę tutaj i będę mógł zrobić drugą próbę, ponieważ gdzieś w okolicy powinno być, powinna być ta wioska z tym portalem. Jak widzicie, mam tą mapę i jest ta moja kropka w lewym dolnym rogu, co oznacza, że jesteśmy niedaleko, niedaleko. Skoro jesteśmy w lewym dolnym rogu, to musimy lecieć na północny wschód. Czyli musimy iść, czekajcie, F3 muszę kliknąć, to jest tu, w tamtą stronę, musimy iść w tamtą stronę i wtedy dotrzemy idealnie do tamtej wioski, tak by wynikało z tej mapy, więc to zaraz zrobimy, ale zanim to jeszcze, chociaż nie, już chyba wszystko, a wiem, miałem sobie zbroję zrobić, widzowie, bo nie mam totalnie żadnej zbroi, a powinienem coś mieć tutaj na taką walkę. Jak widzicie, mam spodnie, tylko ochrona przed wybuchem chyba lepsza niż żelazne. Dobra, zróbmy na razie tak, że zróbmy sobie klatę, to jest najważniejsza jest klata, żeby nam się też nie zniszczyła. Zróbmy sobie hełm złoty, chociaż ja chyba miałem, albo nie miałem, może mi się wydawało tylko. Załóżmy tak i potrzebujemy jeszcze buty. Buty możemy zrobić sobie i żelazne, i złote. Zróbmy żelazne, bo chyba bardziej ufam żelaznym rzeczom niż złotym. Chociaż złote są, no niby są, jakby to powiedzieć, mocniejsze, ale za to mniej wytrzymałe, więc one się mogą chwila moment zepsuć, co byśmy tego bardzo nie chcieli. Dobra, zróbmy sobie więcej pochodni, jakby nas noc zastała też, żebyśmy mogli cokolwiek widzieć, ponieważ nie wiem, jak długo ta nasza podróż będzie wyglądała i jak długo będziemy podróżować. Na pewno chcę tutaj zostawić większość tych rzeczy, żeby po prostu ich ze sobą nie brać, bo po co mielibyśmy tego za dużo ze sobą, a to też tak bez sensu. O kurczę, wrzuciłem te pochodnie. Dobra, bierzemy je w lewą rękę, żebyśmy mieli mapę i pochodnie. I teraz tak, czy ja coś jeszcze potrzebuję? Weźmy sobie jedną skrzynkę, w razie gdybyśmy musieli coś odłożyć. I wydaje mi się, że to jest wszystko. No mamy żarcie, weźmy sobie troszkę więcej jeszcze go. Dobra, no wydaje mi się, że to jest wszystko, co potrzebujemy. Jeszcze raz, mogę spać tylko w nocy podczas burzy, czyli mamy dzień, tak? Mamy dzień, okej, dobra. No to najważniejsze, w ciągu dnia najlepiej jest podróżować, widzowie. Więc uwaga, rozpoczynamy podróż, opuszczam to miejsce. Mam nadzieję, że nie będę musiał do niego wracać i że nigdy tutaj nie wrócę. Ale w razie co, mam tam jakieś rzeczy, mam jakieś podstawowe itemy, więc będziemy w stanie cokolwiek tutaj tak naprawdę zrobić, w razie gdyby mi się moja misja nie powiodła. No ale dobra, mamy... Ej, znikła ta kropka. Ej, co jest? Dlaczego ta kropka znikła? Nie, widzowie, w którą to było stronę? Czekajcie, tam jest, to było gdzieś tam, w tamtą stronę, tak mi się wydaje. Czekajcie, chyba w tamtą nawet. Tak na wprost, tam to było chyba. Tak mi się kojarzy. Dobra, musimy iść w tamtą stronę po prostu i liczyć na to, że zaraz się pojawi ta kropka. Bo jeżeli ona się nie pojawi, to nie wiem, to w takim razie w złą stronę idziemy, nie, to jest najgorsze, co może być, no ale dobra. Musimy znaleźć w każdym razie tamtą wioskę, ponieważ ona jest naszym jedynym ratunkiem. Tam jest portal, który nas zaprowadzi z powrotem na Palionowo, a już naprawdę marzę o tym, żeby tam wrócić. Nie chcę już tutaj być, już mam dość tego miejsca i mam nadzieję, że zaraz się stąd wydostaniemy, a jak się wydostaniemy, przysięgam, będę najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Więc przejdźmy tutaj może przez tą wodę, tutaj na drugą stronę. Ej, pojawiła się kropka, ale teraz jesteśmy jakby w prawym dolnym rogu, czyli musimy iść jakby w tamtą stronę chyba, ponieważ teraz powinniśmy skręcić i tak by to jakoś wychodziło, że chyba tędy musimy iść, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc zobaczymy, może dobrze myślę, może albo i źle myślę, nie wiem, zobaczymy, to się zaraz okaże. Najgorsze jest to, że się robi znowu noc się robi. O, jest pustynia, a tam jest pustynia obok, czyli wychodzi na to, że idziemy chyba idziemy dobrze, widzowie. Zaraz powinniśmy się pojawić na mapie, mam nadzieję przynajmniej. No i mam nadzieję, że się tam dostaniemy. Najgorsze jest to, że jest noc. No to jest kurde tragedia, bo w nocy najczęściej atakuje ten Pennywise czy Herobrine. To jest najgorsze, że oni tutaj właśnie te noce najbardziej lubią do takich o kurde burza, jak się wystraszyłem. Dobra, przejdźmy tu jest ta pustynia, ale nie podoba mi się to, że my dalej jesteśmy w tym prawym dolnym rogu i się dalej nie ruszamy. Co to ma być?
To, dobra, to powinniśmy. Nie wiem, chyba. Ej, ruszyliśmy się tą kropką. Ruszyliśmy się, idziemy do góry, czyli teraz musimy chyba. W tamtą, tak mi się wydaje? Nie, dalej idziemy do góry, musimy stać w miejscu. Czyli. Teraz stoimy w miejscu, czyli w tamtą stronę to jest, okej. Okay. Dobra, wejdźmy tutaj na górę, żeby więcej widział, bo jak idziemy doliną, to może nas łatwiej coś zaskoczyć. I teraz jak tutaj przejść. Jest wioska! Jest wioska, widzowie! O kurde, ale mamy. Ale fart, znaleźliśmy. Czy to jest ta wioska? Czy to jest ta wioska, w której byliśmy? Czy to jest ta wioska? Widzowie, halo. Czy... O nie. Te zębiaki mnie najbardziej tutaj męczą. I tak dalej. Jest tam ten portal! Ej, jest! Patrzcie na lupie, pokażę. Ja. Co jest? Nie! Co jest? Nie, Pennywise mnie goni! Nie, co. Zabił mnie, na ciosa mnie zdjął! Ale to przez to, że ten creeper też mnie obił i wszystko, ja w ogóle nie miałem życia prawie. No nie, dobra, jest, no i znowu tu, ale dobra, przynajmniej ja pamiętam tamtą drogę, mam tamtą drogę pamiętam, więc szybko lecimy, ponieważ póki pamiętam, jak zapomnę, to będzie najgorzej, więc musimy tam pójść szybciej, póki pamiętam, to było tutaj w lewo jakoś. Jak mi się wydaje, że tędy przychodziliśmy, chociaż wydaje mi się, że my zrobiliśmy takie dosyć duże kółko, chyba tak, to tak poszliśmy i zakręciliśmy, więc ja chyba jak pójdę tak, to powinienem tam szybciej dotrzeć i być bardziej po skosie, więc pójdziemy tą trasą, zaryzykuję, najwyżej nie trafię, a jak nie trafię, to no trudno, no mówi się trudno i żyje się dalej, ale trzeba spróbować przynajmniej, jak nie trafimy tam, no to od nowa survivala robimy, od nowa wszystko zbieramy, znowu itemy, żeby być gotowi na jakąkolwiek walkę. Bo teraz nie za bardzo byliśmy gotowi. No, powinienem mieć diamentowe rzeczy, no bo jak widzicie, ściągnął mnie na raz. Ale on był jakiś mega potężny strasz. Ej, jest tam domek, to jest chyba tam. O kurde, mamy to, czyli tak jak myślałem, to jest o wiele bliżej. Dobra, tylko czekajcie, ja teraz muszę być jakby, muszę się poskradać, bo on tam gdzieś pewnie będzie. Ten Pennywise, więc musimy po prostu uważać. Jest tu. O kurde, ale ryzyko to było duże. Dobra, powoli. Ja chcę się tylko dostać do portalu. Jak przejdziemy przez portal, to już będziemy mieli spokój. Już będziemy, że tak powiem, w domu. Już będziemy bezpieczni. Tylko czekajcie, muszę go zlokalizować, gdzie on jest. Są tutaj mnóstwo potworów. Tu przejdźmy. Nie widzę go nigdzie. O nie, te potwory mnie będą zdradzać. Będą mnie zdradzać potwory. O kurde. Nie, bo mnie widzą mnie te potwory, żeby się nie odwrócił, dobra, schowajmy się tu na szybko, schowajmy się tutaj za tym, o nie, gdzie jest ten portal, on tam dalej jest, stoi, o kurde, mógł mnie zobaczyć, najgorsze jest to, że te moby ciągle we mnie walą, weźmy sobie szybko tutaj to, póki mamy to akurat pod ręką, będziemy mieli jakiekolwiek żarcie, teraz, żeby cokolwiek zjeść, bo jakbyśmy tego nie mieli, to będzie totalna lipa. Czekajcie, idzie tu jakiś zębek do mnie. Tam Pennywise chodzi, dobra, czy tutaj, czekajcie, czy to pode mną jest ten portal właśnie? Dobra, wyrzucam te wszystkie rzeczy, żebym nie miał nic w ręce. Ej, dobra, jest portal! Ej, dobra, czekajcie, tylko teraz. O kurde, nie, jak on to zrobił, że tu się pojawił? Udało się! Widzowie, udało się! Jesteśmy na Palionowie! To jest to miejsce, ja pierdzielę! Widzowie, udało mi się wrócić na Palionowo, to jest ta świątynia, w której weszliśmy, tylko wiecie co, ja muszę jedną rzecz zrobić, szybko lecę do domku, ja chcę zamurować tutaj to miejsce. Nie chcę, żeby ktokolwiek wszedł w ten portal, żeby wszedł do tego koszmaru, w którym ja właśnie byłem przez te kilka dni. Nie chcę totalnie, naprawdę, jak mnie tu dawno nie było, ej, przysięgam, no ja nie, ale tu się nic nie zmieniło totalnie, to wszystko tak jak było. Wszystko identycznie, bez zmian, nawet jest tutaj ten dalej, ten, do kanału wzejście, to jest najgorsze, o nie, jest jakaś tabliczka i o co tu chodzi tym razem? A nie, to zostało jeszcze z mojego, dobra, czyli tutaj się nic totalnie nie zmieniło. Jak dobrze, nawet moje itemy są, ja pierdzielę, dobra, czekajcie. Ej, nie mogę otworzyć, o dobra, otworzyłem to. Lecimy szybko zamurować tam ten portal, żeby nikt tam totalnie nie przeszedł przez to. Bo nikomu nie życzę naprawdę takiej przygody, jaką ja tam przeżyłem. Nie chcę totalnie wracać do tego, co tam było. Tam pisze niby Minecraft 1.17. Sama wersja Minecraft 1.17, podoba mi się, lubię, ale to, że tam był akurat Pennywise i Herobrine, naprawdę nie chciałbym do tego wracać nigdy. Więc murujemy to, nikt tam ma nie wchodzić, tu w ogóle zamurujemy też całą tą świątynię, żeby nikt tutaj totalnie nie wszedł i nikt się tam nie złapał na tą pułapkę i przez ten portal głupi nie przechodził, bo jest to nieprzemyślane, ja też w ogóle tutaj tym przeszedłem, to też było nieprzemyślane, że o, drugi raz by mnie tam wrzuciło, gdyby nie to, że tutaj jest ten kobl, ale to jest mechanizm, który mnie tak naprawdę zrobił w bambuko i ja nie spodziewałem się tego, że to się tak wydarzy i że akurat, czekajcie, to miałem zamurować jeszcze i że akurat mnie przerzuci do tej wersji, kurczę, to było niedobre, czekajcie, jeszcze tu z drugiej strony zobaczę, bo tu jest chyba jeszcze jedno wejście, no dokładnie, że tak, dobra, no i teraz już jesteśmy bezpieczni, możemy na spokojnie kontynuować rozgrywkę. Pytanie, czy tutaj ktoś jest? Wydaje mi się, że
że nikogo tutaj nie ma, no i teraz będę musiał się przywitać znowu z wszystkimi, jak ja dawno ich nie widziałem w ogóle, dawno Dave'a nie widziałem, dawno Bzyka nie widziałem, no też Pennywise'a w sumie to widziałem dzisiaj, więc to akurat mi nie jest szkoda, to nie mam niedosytu, ale akurat z Bzykiem i z Dave'em to bym się tam chętnie spotkał, tymczasem ja sobie wezmę tutaj te moje itemy, żeby mieć po prostu jakiekolwiek tutaj, cokolwiek tak naprawdę, w ogóle nie mam mojego tego miecza, nie wiem co się stało, ale dobra, weźmy to, weźmy pochodnie, ja tam w ogóle dziennik zostawiłem swój z tej podróży, ale to nieważne. Ja już nie chcę z nim tutaj wracać, to jest mi niepotrzebne, ja już jestem tutaj bezpieczny, teraz się czuję bezpieczny tak naprawdę, jak tą zbroję założyłem, to już nic mi nie grozi. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, udało nam się wrócić na Palionowo, to jest najważniejsze, jesteśmy bezpieczni, mam nadzieję, że tutaj Pennywise już nie powróci. Tymczasem trzymajcie się, pozdro, pa pa!